Hej, hej, tu Karinka. Teraz jesteśmy już po wykopkach, mam wszystko wykopane. Tutaj znalazłam takie ziemniaczki, jak na przykład ten czy ten. Wyglądają jak zwykłe ziemniaczki, nie widać po nich nic za bardzo, że tam coś jest nie tak, nie kamon. Ale widzę, że mają, jak się ktoś przyjrzy, widzę, że mają skórę przefarbowaną. I teraz właśnie sprawdzę, czy aby mam rację z tym, że one są od zarazy chwycone. Mogą być właśnie w środku, niekiedy mamy fajny ziemniak, a w środku jest niefajny. I miałam rację. No, to jest nie bardzo. Widać czarne plamy. Yeah. Jest cały, cały czarny. No nie jest cały czarny, ale jest przebarwiony i tutaj będzie gnić. Jak go dam do spiżarni, to co on zrobi? On będzie gnić, dookoła niego wszystkie inne tych zaczną gnić. Cała taka kubka się zrobi. Czyli inne tutaj też pozaraża gniciem. Tak. Podobnie jak z jabłkami się robi. I tutaj ten tutaj podobnie wygląda. Bo to jest właśnie to kiepsko, że jak jest jasno, no i też. Jak jest jasno, to to widać. Ale jak ja nigdy w piwnicy przebieram, to może być tak, że komuś dam niechcący takiego ziemniaka. To jest niefajnie. No bo ja mam koleżanki, ten dzielę się, no bo mam tego trochę za dużo. Dlatego już teraz ostatni rok też sialiśmy, sadziliśmy. No bo nie opłaci się to. Nie mamy tego komu dać i ten, no znaczy się. Jak ja to mam rozdawać, no to nie kalkuluje się to. Kiedyśmy jeszcze mieli kozy, świnie, kury i co tam tym. To zawsze się to nie zmarnowało się to. No a teraz no to już, no niestety nic już nie mamy. Big Black tego nie zeżerę, moje koty też ziemniaki nie jedzą. I teraz zabieramy się do wygłupów. Tutaj co są te jądra. Kiedyś miałam takie właśnie w kształcie serca, a ten mi co innego zaczął przypominać, to z niego sobie tam jaja porobiłam, ja tak mam. Tutaj ten to jest właśnie ten stworek, a tutaj mam partnera do stworka. To jest stworek. Alien! I co bym mógł tutaj tak zrobić? To będą oczy, bo mógłby on tak stać. Ale chyba takiego to już mam, to muszę teraz zrobić takiego. I to będą oczy, a tutaj mu taki rej zrobię. Muszę być to jedno większe. Oczko. To tutaj będzie takie mniejsze. Jedno oczko większe, drugie mniejsze, tak? Ja. Może jakiś taki. Jak SpongeBob. Domowe przedszkole. Bądź Karinka to taki dzieciak. Niby stara baba, ale jeszcze w sercu młoda. Człowiek ma tyle lat, na ile się czuje. Dokładnie. Jaki rybu zrobić? Wściekły taki. Nie, ten już jest taki bardziej wściekły. No chociaż też nie wściekły, ale... Nie, to ma takie zimy na wierchu. To jest alien. Taki kartofel nazy. Jak bólen. Nie, nie piszę coś po tym.
Nie chcę pisać na tej kartofli. Taki ryj. Taki otwarty. Jakby coś chciał żrać. Tam wymrzumia leży. Jakby chciał coś gryźć. Nie. Ale on się uśmiechał. Fajny kartofelek? Więc tak, tutaj mam jednego stworka, Madeba i Karinka i drugiego, alien stworka. Tylko ten nie umie sam stać, musi być jakoś. No, może tak być, jeden drugiemu. A bo tak se fajnie. Oni się kochają. Jednu się drugiemu. No patrz, jaka fajna parka. Dwa stworki, które się lubią. Od Karinki. Cześć Darka, patrz, trzymajcie się. No. A tak a propos, to jest jedna sprawa. Tu jest ta maszynka, stara maszynka, bardzo stara, dorobiony Madechel, to była jeszcze na pracy, chyba jakimś koniem czy czymś, koniami chyba, nie wiem. Starsi oglądacze wiedzą o czym mówię, więc znają tą maszynkę. I teraz tak, z kuli tego, że już robimy ostatni raz ziemniaki, to właśnie z tą maszynką by była fajna sprawa, ją zakonserwować, pomalować, odłożyć, bo to jest antyk. I nie sprzedaję jej, nie, też nie zostawię, żeby ona zgniła się, zardzewiała i zniszczała, tylko zostawię ją. I może jeszcze kiedyś zobaczymy, bo to mi się wydaje takie, że się nie wyrzuca. Tylko muszę znaleźć właśnie miejsce, gdzie ją trzymać, gdzie ją dać. I zajmę się nią w zimnie, muszę ją konserwować. Tak. Już teraz by już ta papier ścierny i jechany. Tak, może się pokazać tak od bliska. To jest Lans, tu pisze Lans. Może szukać tych rok na dole będzie. Lans to jest liter, to jest niemiecko stara maszyna. To było na konia? No. Jaki to jest rok mniej więcej tej maszyny? Na dole może, ktoś musi jak pyta o konserwację. Tabliczka znamionowa, może gdzieś znajdziesz rok wybity, może gdzieś będzie. Może jakaś na dole, bo tutaj na wierzchu na piszę. No to jest tylko olej. Nie widać tu nigdzie tabliczki znamionowej jakiejś niej. Nigdzie nie widać, może gdzieś być wydrukowany, ale nie wiadomo. One miały chyba tabliczki gdzieś tutaj, ale tu nie będzie już. Edzie miały. Na pewno musiała gdzieś mieć tabliczkę znamionową. Ja ją tu malował, gry te miały. Kiedyś, jak to miał wszystko fajnie wyczyszczone, to było na zielono i do trawy. No. No a teraz używało się to, no to wiadomo, że to se... No to już troszkę lat się tego używało. No. Od kaś, bo ja to kaś 90, początek 90 lat. Jak to przywiec. I to tam kajmy byli po tego silnika. No, czyli tam koło Grudyni, nie Grudyni, tam jest, co tam jest? Chrusty, a, w Chrustach. Tam, dokładnie tam. Mm. Że tam teraz są auto, a kiedyś to był złom taki rolniczy. Aha, na tym samym terenie to było, tak? Tak, to okay. Był teren GS-u. Okej.
No i ona nie no to miała... dobra, uważaj już A? Tego ja się on... porozumiem. On nie wiem. No, ja rozumiem. Ja tego. O kurde mole. Nie, no teraz to już idę. Ale to dobra. To teraz już się żegnamy. Powiedziałam i o maszynce, więc trzymajcie się, narka.